Grzegorz, Wisła nieprzypadkowo obok Was ma najlepszą serię tą wiosną. Bardzo dobry mecz. W pierwszej połowie wydawało się, że macie przewagę i uda się kontrolować przebieg tego spotkania. Co się stało w tej końcówce? Co się stało? No, nie wiem, no tak na gorąco ciężko tutaj coś rozsądnego powiedzieć. Myślę, że przez cały mecz Wisła nie stworzyła jakoś dużo sytuacji. My mieliśmy w drugiej połowie swoje kontry, które wydaje mi się, powinniśmy zamienić na bramkę. W końcu to się trochę zemściło. Myślę, że za łatwo dopuściliśmy do wrzutki i strzelili bramkę. No. Ale Wisła pokazała, że nie jest to przypadkowy zespół i że ta liga jest bardzo wyrównana. No tak. Wiedzieliśmy się, że będziemy się... Wiedzieliśmy, czemu się tu spodziewać tutaj. I tak też to wyglądało. To bardzo ciężki mecz. Dużo sił nas kosztował i dlatego tym bardziej szkoda tego remisu. Gdzieś brakowało takiej kropki nad i w dzisiejszej grze, prawda? Takiego dopieszczenia piłki. Brakowało. Jak już mieliśmy, brakowało tego uderzenia i też to poniekąd się pewnie zemściło, więc trzeba szybko to przeanalizować i w środę jest następny mecz, więc fajnie, że tak szybko można się zrehabilitować. No właśnie, MKS Kluczbor, czyli kolejne ciężkie spotkanie i tak już do końca sezonu. No tak, ale myślę, że tego się spodziewaliśmy, na to jesteśmy przygotowani i myślę, że od jutra już będziemy myśleć tylko o Kluczborku. Dzięki bardzo.